Lada moment zakończyć mają się prace związane z przebudową ulicy Gancarskiej w Kobylej Górze. Przebudowa drogi gminnej od ulicy Płaskiego do nowego asfaltu kosztować będzie 1 250 000 zł, z czego 435 000 zł wynosi dofinansowanie pozyskane przez samorząd w ramach Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Prace budowlane wykonuje przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych z Ostrzeszowa. Inwestycja zakończyć ma się jeszcze w lipcu. Postęp prac omawiano w minioną środę w Urzędzie Gminy w Kobylej Górze podczas Rady Budowy. W spotkaniu uczestniczył m.in. wójt Wiesław Berski. Najgorsze prace, które są, czyli takie kwestie kanalizacji zostały zrobione. Teraz w najbliższym czasie będzie firma się przygotowywała do tego, aby położyć masę, czyli dywanik, asfalt i myślę, że już będziemy. Taki jest plan, w tym miesiącu zakończymy tę inwestycję. Drogowcy pracują również w Ligocie, gdzie trwa przebudowa drogi gminnej prowadzącej m.in. do firmy Adams Group. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. W tym roku gmina Kobyla Góra zamierza pochylić się również nad innymi drogowymi inwestycjami, m.in. przebudową przepustu w miejscowości Lipnik czy modernizacją dróg w Parzynowie i Mąkoszycach, które otrzymały dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Opracowywane są również dokumentacje projektowe, m.in. na przebudowę drogi gminnej Stara Wieś, Myślniew, Bałdowice, Czermin, a także budowę drogi wewnętrznej w Marcinkach i budowę chodnika przy drodze gminnej w Bierzowie. Zdaniem wójta będzie to rok rekordowy pod względem inwestycji. Ten rok 2022 to jest rekordowym rokiem, jeśli chodzi o inwestycje w gminie Kobyla Góra, na kwotę ponad 12 milionów złotych, z czego bardzo się cieszymy, że ponad 8 milionów złotych to jest dofinansowania, czyli w tym roku wszystkie inwestycje, które realizujemy na terenie gminy Kobyla Góra są z dofinansowaniem, czy to jest 50% czy większym, dlatego też bardzo się cieszymy, że mimo różnych sytuacji, które panują na świecie, udaje nam się dalej realizować te inwestycje, na które mieszkańcy czekają od lat. W planach są również inne inwestycje. Ich realizacja w głównej mierze zależy jednak od zdolności finansowych gminy, a także środków zewnętrznych, które uda się jej pozyskać.